Siemano testerzy! W natłoku łatwych i nieskomplikowanych gier RPG coraz bardziej zaczyna brakować takich tytułów, które wymagałyby od gracza taktycznego myślenia albo planowania do przodu swoich poczynań. Dawne tytuły, uznawane za klasyczne albo nawet legendarne, oferowały graczowi nie tylko intrygującą warstwę fabularną, ale także nietuzinkową, szczegółową i opartą o wiele obliczeń rozgrywkę. Czy Pillars of Eternity 2 Deathfire od znanego studia Obsidian Entertainment zachwyci fanów gier retro i zacznie stanowić przeciwwagę dla powstających dzisiaj RPGów? Zapraszam do oglądania. Pierwszym, co rzuca się w oczy, a zarazem pierwszym, czego gracze oczekują po jakimkolwiek RPG-u, jest obszerny świat, obfity w rozmaite krainy geograficzne, nacje, organizacje, gildie, innymi słowy, istoty rozumne, które go zamieszkują. Bardzo ważne jest poczucie spójności wszystkich elementów oraz jakiegokolwiek oddziaływania między nimi. Pillarsi radzą sobie z tą kwestią niesamowicie dobrze. Od samego początku daje się zauważyć obecność konkretnych kultur i organizacji. Wynika to nie tylko z tego, o czym postaci nam mówią, ale także w jaki sposób nam to mówią. Kompendium wiedzy o świecie gry wydaje się być na tyle obszerne, że niektóre pojęcia wymagają dodatkowych wyjaśnień, co niesamowicie ułatwiają załączniki, coś na kształt hiperłączy. Najechanie kursorem na wyróżnione pojęcie poskutkuje pojawieniem się niewielkiej notki encyklopedycznej albo zwykłego tłumaczenia słownikowego w przypadku słów używanych tylko przez daną grupę. Oczywiście istnienie społeczności można dostrzec gołym okiem, samo występowanie ras i gatunków chyba mówi samo przez siebie. Warto przez chwilę zwrócić uwagę na okna dialogowe, które aż emanują swoją przejrzystością. W takim Morrowindzie rozmowy z postaciami również były przejrzyste, to prawda, jednak w Pillars of Eternity 2 dochodzi taki element jak opis wykonywanych przez rozmówcę czynności. Sprawia to, że dialogi czyta się niczym książkę, a osobowość samych NPC nabiera zupełnie nowego wymiaru. Jeśli RPG, to i rozbudowane zadania. Tutaj system questów prezentuje się dosyć przeciętnie, ale mimo to trzyma poziom. Zlecenia są bardzo konkretnie opisane, a tok ich wykonywania, pomijając oczywiście misje główne, jest banalny i opiera się na konieczności zabicia jakiegoś przeciwnika bądź dotarcia do konkretnego miejsca. Jedynym aspektem, który może wynieść system zadań w Pillarsach na wyżyny, jest fakt ich wielowątkowości oraz możliwości wykonywania ich na różne sposoby. Studio odpowiedzialne za tytuł już nie raz udowodniło, że potrafi wykonać kawał dobrej roboty. Jak już wcześniej wspomniałem, rozgrywka w Pillars of Eternity 2 oparta jest o wiele obliczeń, szczególnie podczas walki. Nie jest to aż tak skomplikowane jak w Baldur's Gate, gdzie między innymi szanse na trafienie określane były rzutem fikcyjną kością do gry, ale mimo to znajdziemy tutaj takie aspekty jak konieczność rozdzielania punktów umiejętności albo rozwijania specjalnego drzewka skilli. Swoje znaczenie ma także klasa i rasa postaci. Ale wracając do walki, gracze nie znajdą tutaj niczego innowacyjnego. Wojownicy walczą w zwarciu, strzelcy strzelają, a magowie czarują. Zaklęcia grają najważniejszą rolę, jeśli chodzi o ofensywę i nakładanie efektów, czyli w grach RPG standard. Warto zwrócić uwagę na mnogość dostępnych broni, od zwykłych mieczy, przez topory i włócznie, aż po pistolety i magiczne kostury. Do wyboru, do koloru. Zaklęć z konkretnych poziomów magii można użyć określoną ilość razy, ale tego typu zależności to już są szczegóły. Bardzo przemyślane i zachęcające szczegóły. Same potyczki nie należą do najłatwiejszych i bardzo często wiążą się z koniecznością kilkukrotnego ich powtarzania. Wydaje się to być skutkiem wcześniej wspomnianego elementu taktycznego oraz konieczności dokładnego planowania każdej walki. Pokonane postaci nie tylko mdleją, ale czasem również umierają na dobre. Samo eksplorowanie świata wydaje się być nieco prymitywnym i przywołuje na myśl pójście przez twórców na łatwiznę. Podróże lądowe to tak naprawdę zwyczajne poruszanie ikonką po mapie, a te morskie to banalne sterowanie statkiem, niczym w grach z serii Mount & Blade. Odczucie mnogości dostępnych lokacji zostaje bardzo szybko zabite ze względu na obecność tak zwanych przygód tekstowych. W tego typu miejscach nie sterujemy już swoją drużyną, a jedynie wybieramy odpowiednie opcje dostępne pod opisem, tak jakby to był zwykły dialog. Duże znaczenie mają tutaj umiejętności gracza, dzięki którym mają szansę na alternatywne rozwiązanie pewnych sytuacji. Jeśli gracz już pływa statkiem, to chyba oczywistym było zainicjowanie bitew morskich do gry, jednak nie prezentuje się to tak, jak gracze mogliby się tego spodziewać. Walki na wodzie to bardziej ambitne wydarzenia tekstowe, w których gracz podejmuje decyzje o poczynaniach swojego okrętu. Mimo braku wizualnego przedstawienia, walki okrętów wiążą się z wcześniejszym przygotowaniem wyposażenia oraz załogi. Każde stanowisko powinno zostać obsadzone, aby okręt był jak najbardziej wydajny. Warto także pozostawić kilku wolnych marynarzy, by oni zajmowali się ewentualnymi uszkodzeniami.
uszkodzeniami kadłuba i żagli. Na koniec warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą oprawę audiowizualną. Dźwięki otoczenia oraz efekty nakładane m.in. na głosy postaci pozwalają na odczucie lokacji, w której gracz aktualnie się znajduje, przykładowo pomagając w identyfikacji jej kształtu. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że gra jest przedstawiona z perspektywy rzutu izometrycznego. Grafika, mimo iż nie jest idealna, to dodatkowo potęguje klimat świata gry. Interaktywny obraz nie dość, że przedstawia wszystko w dość realistyczny sposób, to w dodatku nadaje grze dynamiki, m.in. poprzez obiekty powiewające na wietrze. Pillars of Eternity 2 to obiecująca produkcja, po której można spodziewać się bardzo wiele dobrego. Świetnie przedstawione uniwersum, wielowątkowe zadania, system walki oparty o obliczenia, wymieniać można w nieskończoność. Najważniejszym jest jednak to, że tytuł ma duże szanse na zaspokojenie potrzeb graczy, którzy lubują się w tematyce retro. Jednak warto zauważyć, że, tak jak już wspomniałem, Pillars of Eternity 2 bardzo mocno czerpie z dawnych gier typu Baldur's Gate oraz Fallout, ale nie daje nic ponadto. Najnowszą część Pillars of Eternity bardziej można uznać za odświeżonego klasyka niż za nową, innowacyjną produkcję. A jakie jest wasze zdanie? Czy Pillars of Eternity 2 na zawsze zapisze się na kartach historii, czy zostanie po prostu większą ciekawostką? Piszcie na dole w komentarzach oraz na naszej facebookowej grupie Testerzy Gier. Trzymajcie się.